Pierwszy wywiad w 2019 roku. Z nami jest Krzysztof Haugas. Krzysiek, pierwsze dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie treningów, trzeba przyznać ciężkich treningów, siłownia, boisko, dużo biegacie i pierwsze dwa sparingi za nami. Tydzień temu naszym przeciwnikiem była Unia Racibórz, czyli przedstawiciele czwartej ligi, tylko tej drugiej grupy. Wysokie zwycięstwo 7-0. Coś możesz powiedzieć o tym ostatnim meczu? Tak, to pierwsze spotkanie byliśmy, według mnie kultura gry była zdecydowanie po naszej stronie. Każdy zagrał 45-60 minut, mecz wybiegany i było widać, że jesteśmy lepszą drużyną, więc wynik odzwierciedlał to, co się wydarzyło na boisku. Właśnie, wynik spotkania 7-0, wielki hura optymizm, natomiast czekaliśmy na te dzisiejsze starcie z przedstawicielem trzeciej ligi, z MKS-em Kluczbork, który tak naprawdę miał nam powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy pod względem początku przygotowań, czy też pod względem sportowym. No i nasza wygrana, wydaje się też tak, że dosyć pewna 2-0. Jak ocenisz to spotkanie, to dzisiejsze? No ja powiem tak, jesteśmy teraz w takim okresie, gdzie są ciężkie treningi i jeszcze może te sparingi nie będą wyglądały tak, jak chcemy sobie życzyć tego w lidze, ale rzeczywiście docieramy się tymi sparingami i jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, według mnie zwycięstwo zasłużone i fajnie to wygląda, że już to, co trenujemy na treningach, trenujemy w gierkach, często na mniejszym polu po to, żeby grać kombinacyjnie i już te zalążki takiej gry wychodzą w spotkaniu gry kombinacyjnej, gdzie staramy się oddawać więcej strzałów i nawet fajny przykład drugiej dzisiaj bramki, gdzie była składna akcja, wymiana 3-4 podań, podanie prostopadłe i zakończone bramką do pustej. Właśnie, Kolejna ważna rzecz, te ciężkie treningi. Dużo się mówi w ostatnim czasie o tym, jak mocno pracujecie na siłowni. Powiedz mi, wiadomo, każdy trener ma swój warsztat. Jak ocenisz początek tych przygotowań, te obciążenia? Jak zawodnicy reagują? No, powiedzmy sobie szczerze, na tą mocną pracę, która ich czeka od początku roku. No ja powiem tak, jeśli chodzi o mnie, jestem od tego, żeby trenować, ufam temu, co trener nam, jakie dawki treningu nam, znaczy może nie treningu, jakie obciążenia nam daje w jednostkach treningowych i po prostu no, ufam sztabowi, że efekty przyjdą w sezonie, więc robimy swoją robotę i mam nadzieję, że właśnie będziemy bardzo dobrze przygotowani pod względem siłowym i fizycznym do sezonu. No, należy oddać właśnie trenerowi, przypomnijmy, pierwsze przygotowania z trenerem Domagałą, okres letni. Także mocne treningi, okres przygotowawczy przepracowany solidnie, dobre wyniki w sparingach i przełożyło się to na dobre wyniki w lidze. Pewnie liczymy na to samo. No tak, każdy wie, jaki jest cel. Wiadomo, jest trochę zmian w drużynie, ale po to są sparingi, żeby się docierać. A pracujemy ciężko, każdy zdaje sobie sprawę, o co gramy. I jeśli chodzi o drużynę, o zawodników, to wszyscy dają z siebie 100%. No i mam nadzieję, że osiągniemy ten cel i w czerwcu wszyscy będziemy szczęśliwi. Właśnie wspomniałeś o tych zmianach. Wiele spekulacji medialnych pojawiało się w okresie, gdy byliście na urlopach. Czy były jakieś obawy, jakieś wątpliwości co do waszej przyszłości? Czy wracając 14 stycznia do treningów baliście się, co będzie dalej? A tak naprawdę wydaje nam się, że niewiele się zmieniło. Jak to odczuwasz? Znaczy, no wątpliwości wiadomo, że były. No, każdy z nas ma internet i czyta artykuły na temat tego, co się działo w klubie. Przed 14 stycznia już mieliśmy spotkania z zarządem, z prezesami, z dyrektorami. Każdy gdzieś tam negocjował kontrakty, większość gdzieś tam zawodników musiała troszkę zejść, aby zejść z kosztów, jeśli chodzi o te nasze zarobki, ale jeśli chodzi o jakość piłkarską, wiadomo, odeszło 3-4 kluczowych zawodników, to nie ulega wątpliwości, ale też przyszli inni, tutaj wystarczy wymienić na szybko Wojtka Mroza czy Patryka Stefańskiego, co no, mają bardzo dużą jakość piłkarską i jestem pewny, że na pewno będą to wzmocnienia. Właśnie poruszyłeś też temat
tych zmian kontraktowych. Czy uważasz, że to, w jaki sposób zachowaliście się jako całość, jako grupa, jako szatnia, może was wzmocnić w tym kierunku, który jest obrany przed wami? No mówię, no już tam nie chcę wnikać jakoś bardzo, no każdy sam rozmawiał, każdy jakoś się tak dogadał, że jest dalej w drużynie i jako całość mamy jeden cel i to jest najważniejsze i myślę, że to tyle.